Słuchaj, dobrze przeczytałeś tytuł, to nie jest clickbait. Stworzyłem wskaźnik o obiektywnie mówiąc wysokiej skuteczności i rozdaję go za darmo. Możliwe, że jedyny w Polsce podszedłem do tematu w ten sposób, a osoby, które go odebrały, już na nim zarabiają. W tym materiale przedstawię tobie, w jaki sposób on działa, jak wykorzystać jego potencjał i jak go przede wszystkim odebrać. Więc obejrzyj pilnie do samego końca, jeśli takie coś Ciebie interesuje. Więc od kilku tygodni pracowałem nad wskaźnikiem, który miał na celu zebranie kilku czynników, z których korzystałem w moich strategiach daytradingowych w jednym miejscu i przy okazji je doszlifować. Zatem już na start podkreślam, że najlepiej ten indykator zachowuje się na mniejszych interwałach, takich jak wykres 4-godzinny, 1-godzinny, 30-minutowy oraz 15-minutowy. Postępem mojej pracy i wynikami dzieliłem się na moim publicznym kanale na Telegramie. Zanim do tego doszło przeprowadzałem różne teoretyczne backtesty, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że jestem na dobrym tropie. Dopiero wtedy przeniosłem się na operowaniu na prawdziwym kapitale, na rzeczywistym rynku. Wyniki są tutaj zdecydowanie zadowalające i muszę zaznaczyć, że ten winrate, który widzisz, to on jest na podstawie kilku zagrań, a na bazie dłuższych testów to winrate oscylował już między 80 a 90 kilkoma procentami. Brzmi dobrze, ale mogło się pojawić pytanie w głowach oglądających, dlaczego miałbym się tym dzielić i to za darmo. Prawda jest taka, że większość narzędzi i wskaźników, które są publicznie dostępne, są wykrywalne przez algorytmy, marketmakerzy i smart money są ich świadomi, co negatywnie wpływa na ich skuteczność. W naszym przypadku to nie jest publiczny wskaźnik i tak jak mówiłem, no wytłumaczę za chwilę jak go otrzymać. Kolejna kwestia polega na tym, że w stosunku do reszty popularnych indykatorów, to będzie korzystała z niego tylko garstka osób, więc skuteczność nie powinna ucierpieć. Następnie dzielę się nim również w celu uzyskania feedbacku, konstruktywnej krytyki, aby móc jeszcze bardziej go doszlifować i nie uszukujmy się po prostu więcej wycisnąć z rynku. Udostępniam go za darmo, również jako podziękowanie lub jako swego rodzaju forma okazania wdzięczności za bycie zaangażowania członkiem społeczności. No ale dobra, koniec opowiadania i przechodzimy do konkretów. Oryginalnie miałem na celu stworzyć jeden kompletny wskaźnik, jednak ze względu na techniczne ograniczenia TradingView musiałem rozbić go na dwa wskaźniki, aby konkretne sygnały były widoczne i ze sobą współgrały. Zaczniemy sobie od oscylatora i go znajdziesz po otrzymaniu dostępu w zakładce Indicators i tutaj pojawi się sekcja Invite Only i znajdziesz właśnie wskaźnik o nazwie RSI Sport który po wrzuceniu na ekran pojawi się w panelu pod wykresem cenowym. Jeśli zauważyłeś podobieństwo do RSI, to słusznie, jednak podkręciłem jego elementy, które jak zobaczysz pozwolą bardziej skutecznie poruszać się po rynku. Moja nazwa to RSI Sport. Lubię motoryzację i tak mi się skojarzyło, że często wychodzą sportowe wersje podstawowych modeli, no i stąd wzięła się nazwa. Więc na czym konkretnie polega to podkręcenie, doszlifowanie, usportowienie, zwał jak zwał? Uważam, że strefy Overbought i oversold w klasycznym RSI, czyli poziomy ponad 70%, i poniżej 30 nie zawsze się sprawdzają na tyle dobrze, na ile są w stanie. Dlatego biorąc pod uwagę czasowość, czyli czas, w jakim zmiany w cenie się odbywają, oraz zachowanie średnich kroczących na RSI i do tego badając jeszcze wolumen, wyznaczyłem te zacieniowane strefy w odcieniu czerwonym lub zielonym tutaj, jak widzisz. I jak możesz zauważyć, nie zawsze one pojawiają się, gdy RSI przekroczy 70 lub 30. Aby mieć bardziej jasne spojrzenie na to, jak bardzo konkretnie dane poziomy są wykupywane lub wyprzedawane, dodałem wartości procentowe, które właśnie pokazują, z jaką siłą to się dzieje. Co, jak widać, na pierwszy rzut oka jest bardziej informacyjne i może pomóc lepiej dobrać dźwignie, jaki poziom ryzyka oraz wielkość pozycji. Dodatkowo dodałem te linie wsparcia i oporu. Z oznaczeniem, kiedy są one przebijane. A w opcjach znajdziesz również możliwość włączenia dywergencji. I te dywergencje to one występują wtedy, kiedy RSI idzie w przeciwnym kierunku do ceny, wskazując na potencjalną zmianę w trendzie, na przykład z spadkowego na wzrostowy i z wzrostowego na spadkowy, tak jak to widać na przykład na tym prostym przykładzie. Tutaj mała prosta dywergencja, i rzeczywiście ona poprzedza duże wzrosty, podobnie w przypadku szczytu, który jest tutaj widoczny. Mieliśmy strefę wykupienia o sile 64%, a do tego mieliśmy niedźwiedzią dywergencję, co mogło pozwolić na zbudowanie shorta właśnie tutaj, w okolicach lokalnego szczytu, a kolejne oznaczenia można było traktować jako poziomy do realizacji zysków lub zamykania pozycji i przygotowania się do budowania longa. No więc właśnie, jak wykorzystać tą całą część wskaźnika, którą teraz omówiłem? Te zielone strefy wyprzedaży są optymalne do otwierania pozycji long. Czerwone strefy wykupienia natomiast są optymalne do otwierania pozycji short. Jeśli strefa się pogłębia, na co wskazują zmiany we wartościach procentowych, to poszerzanie pozycji jest wskazane. Przydatne tutaj będą również wspomniane wsparcia oraz opory, aby mieć potwierdzenie, że kierunek, pod który spekulujemy, jest jasny. I to, co również mogło przykuć Twoją uwagę, to jest zmiana koloru świec na niebieskie i czerwone. Niebieski zwiastuje strefę wyprzedania. Można się nim posługiwać jako strefę akumulacji oraz potencjalnie nadchodzący sygnał do wyprzedaży ze strony oscylatora, jak jest tutaj właśnie bardzo widoczne. Mamy niebieskie świece oraz dwa sygnały wyprzedaży. Jeden słabszy, drugi silniejszy, co rzeczywiście miało miejsce w okolicy lokalnego dołka, co zostało jeszcze zwieńczone byczą dywergencją. Czerwony kolor świec natomiast sugeruje przegrzanie na rynku w podobny sposób, zwiastując strefę wykupienia, tworząc przy tym potencjalną strefę dystrybucji. I strefy te same w sobie, jak sam widzisz, są no, dosyć skuteczne i na ich bazie również można otwierać pozycje, ale wiadomo, że im więcej potwierdzeń, tym lepiej i większe prawdopodobieństwo zyskownej pozycji. Jeśli chodzi o te zmiany kolorów, to ich działanie jest dosyć proste, ale często niedocenione lub niebrane pod uwagę, ze względu na to, że większość patrzy na to, czy RSI jest powyżej tych 70 lub poniżej 30. Tutaj brany pod uwagę jest poziom 50, który po prostu pokazuje nam, kto aktualnie dominuje na rynku kupujący lub sprzedający. I na tym etapie myślę, że możemy przenieść się do drugiej części wskaźnika, i po kliknięciu, jak widzisz, pojawiły się nam różne wyraźne sygnały zakupowe i różne inne oznaczenia. Tutaj jeszcze przybliżę, żebyś wszystko dobrze widział. Już tłumaczę, o co z nimi chodzi, ponieważ to duża część skuteczności i odpowiedniego operowania na tym wskaźniku bierze się właśnie od nich. Zatem omówmy sobie rodzaje sygnałów, jakie tutaj mamy. Rozbiłem je na trzy rodzaje, w zależności od ich siły. Po pierwsze, najsilniejsze sygnały, czyli te oznaczenia sell oraz buy, gdzieś tutaj jeszcze było. O, tutaj mieliśmy kilka oznaczeń buy, co jak widzisz ładnie zazębiało się z tym co wcześniej mówiłem, czyli mamy niebieskie świece, takie umiarkowane strefy wyprzedaży oraz jeszcze byczą dywergencję. One powstają przy pomocy średnich TMA, czyli Triangular Moving Average, oraz ATR, czyli Average True Range. Te średnie TMA są bardziej wygładzone niż takie klasyczne średnie, co redukuje ilość złudnych sygnałów. Natomiast ATR określa zakres wahań ceny. Wysoki ATR oznacza większą zmienność, co może wpływać na moment, w którym pojawiają się właśnie sygnały, ponieważ rynek staje się bardziej dynamiczny i skłonny do gwałtownych ruchów, tak jak to było właśnie w tym przypadku tutaj. I to połączenie składa się na najsilniejsze sygnały zakupowe, wyróżniające się największą skutecznością z tych wszystkich oznaczeń, które widzisz. Następnie mamy kółka. Czerwone i zielone kółka, które możemy zauważyć na przykład tutaj, oraz tutaj, jak i tutaj mamy czerwone kółko. Co one oznacza? One są sygnałem o średniej sile. One wywodzą się z SFP, czyli Swing Failure Pattern. I jest to schemat pochodzący z konceptów smart money. Zielone kółko, takie jak tutaj lub tutaj, pojawia się, gdy cena próbuje przebić poprzedni dołek, ale jej się to nie udaje, co wskazuje na nieudany test wsparcia. Zatem sygnalizuje kontynuację trendu wzrostowego, co akurat w tym przypadku przyznam, nie jest idealnie odwzorowane, ale jeśli zobaczymy sobie już tutaj, to widzimy, że ten trend wzrostowy rzeczywiście został zachowany. A do tego jest on sygnałem również samym w sobie. Co oprócz przykładu, właśnie stąd, możemy zauważyć. Na tym poprzednim przykładzie tutaj mogliśmy zauważyć, że sygnalizował silny trend i miejsce, w którym on występuje, może być uznane jako możliwość dołożenia do zyskownej pozycji, tak jak właśnie na tym przykładzie mamy tutaj strefę, która nam się budowała lub w przypadku pojawienia się zielonego kółka po otwarciu shorta to można rozważyć realizację zysków częściowo lub nawet kompletnie zachnąć pozycję, jeśli nie ma innych potwierdzeń, zarówno na oscylatorze, jak i już tutaj na wykresie cenowym. Technicznie rzecz biorąc, warunkiem tutaj jest, gdy cena najpierw spada poniżej poprzedniego dołka, a potem szybko się odbija, co oznacza, że sprzedający nie mają wystarczającej siły, aby kontynuować ruch w dół. Mamy również czerwone kółka i to są odwrotne sytuacje. Występują one, gdy cena nie zdołała przebić poprzedniego szczytu, co oznacza, że kupujący nie są w stanie utrzymać presji popytowej. Podobnie można uznać ten sygnał za poziom godny poszerzenia lub otwarcia shorta o umiarkowanej wielkości, ewentualnie jako stop loss częściowy lub całościowy w przypadku posiadania otwartego longa. Przejdźmy teraz do trójkątów. Są one stosunkowo słabym sygnałem, ale i tak wartym obserwowania. Mamy tutaj akurat trzy ładne przykłady. Ich podstawą jest price action, a konkretniej bycze i niedźwiedzie objęcie świecy, lub inaczej engulfing, czyli sytuacja, w której po szeregu trzech świec wzrostowych występuje świeca spadkowa. Ta idea jest według mnie dosyć mało miarodajna, dlatego asystuje nam tutaj średnia ZLSMA, czyli Zero Lag Simple Moving Average. Owocem współpracy tej średniej kroczącej jest właśnie czerwony trójkąt, niedźwiedzi sygnał, który jak widzimy ładnie wskazał nam okolice lokalnych szczytów. Mamy również zielony trójkąt, ten tutaj, i on pojawia się wtedy, gdy po szeregu trzech świec spadkowych występuje świeca wzrostowa. I tutaj również pomaga nam ZLSMA. Do nich można podejść jako sygnały kontynuacyjne lub również do longowania i shortowania. Ale w tym przypadku otwieram pozycję o najmniejszym rozmiarze w stosunku do poprzednich omówionych sygnałów. Stosuję tutaj również bardzo ciasny stop loss. I tak jak to było wcześniej, im więcej potwierdzeń od strony oscylatora lub sygnałów na wykresie cenowym, to na ich bazie będę dalej poszerzał pozycję. No, naturalnie im więcej potwierdzeń, tym większe prawdopodobieństwo słuszności tych sygnałów. Na przykład tutaj mamy sygnał o słabej sile, ten zielony trójkąt, który omówiłem, następnie no coś tam urosło, ale weszliśmy dodatkowo w strefę akumulacji, czyli widzimy tutaj niebieskie świece, również towarzyszy nam bycza dywergencja, która miała miejsce przed jeszcze większymi wzrostami, na szczycie których pojawiły się sygnały sprzedażowe, czyli jak widać tutaj mamy prosty przykład na budowanie pozycji oraz jej zamknięcie. Więc jak już mogłeś zauważyć, jestem zwolennikiem stopniowego poszerzania pozycji. Takie podejście mi się opłaca i dlatego myślę, że dosyć kompleksowo podszedłem do tematu. Jak widzisz, jest tutaj kilka zmiennych, których śledzenie na bieżąco jest wyzwaniem i udało się uprościć to zadanie. Patrzenie na rynek z kilku perspektyw jest kluczowe, aby mieć świadomość zagrożeń, jak i okazji które większość ignoruje i m.in. stąd bierze się taka skuteczność tego wskaźnika, a nie inna. Weź jednak pod uwagę fakt, że wyniki mogą się różnić w zależności od tego, kto korzysta z tego wskaźnika, no bo jeden zignoruje jakiś sygnał, a drugi będzie się sztywno trzymał instrukcji, a trzeci to już w ogóle nałoży ten wskaźnik na swoje własne strategie. Mając to za sobą, omówimy sobie jak w końcu odebrać ten wskaźnik. Po pierwsze, aby dołączyć do mojego telegrama, na którym odbierzesz ten wskaźnik, potrzebujesz konto na giełdzie Bybit, z której korzystamy w naszej społeczności Ważne jest, abyś przy rejestracji skorzystał z linku pod tym filmem w opisie na samej górze. Przy okazji załapiesz się na powitalny bonus w formie dodatkowych USDT, co jest rozpisane po kliknięciu. A jeśli skorzystałeś wcześniej z któregoś z linków pod moimi materiałami, to również kwalifikuję się do odbioru tego wskaźnika. Następnie wyślij mi swój kod UID z Bybit, twój unikalny kod użytkownika, abym mógł zweryfikować, że Ty to Ty. Napisz do mnie na Telegramie, wyślij maila lub napisz na Twitterze. Otrzymasz wtedy zaproszenie do grupy na Telegramie i tam w sekcji. Z indykatorem w formularzu wpiszesz swoją nazwę użytkownika na TradingView, i w ciągu 24 godzin zobaczysz go w zakładce Indicators w sekcji Invite Only, czyli wystarczy, że po prostu jesteś u mnie na Telegramie, tym o nazwie LCC. Przy okazji znajdziesz tam moje zagrania, strategie oraz materiały edukacyjne. I to właśnie tam się widzimy. Więc do zobaczenia i do następnego, cześć.